publicznym gimnazjum numer 1 warunki do uprawiania sportu na zajęciach wychowania fizycznego nie są tak dobre jak w niektórych szkołach. Mamy naprawdę trudne warunki lokalowe. Jeśli chodzi o WF, widzicie Państwo, że ta salka jest maleńka. Mamy dwa boiska, które no, chcielibyśmy, żeby wyglądały troszeczkę inaczej, ale to się wiąże z naprawdę bardzo dużymi nakładami finansowymi. Dyrekcja przekonuje, że braki lokalowe stara się nadrobić, proponując ciekawą ofertę i dużo sprzętu sportowego. Mamy Michały, mamy stoły do tenisa, atlas, dzieciaki, piłki do pilatesu, więc dzieci mają możliwość urozmaiconych tych zajęć. Mimo niekorzystnych warunków właśnie ta placówka została laureatem w konkursie Lubię ćwiczyć na WF-ie, organizowanym przez posła Zbigniewa Pacelta i Stowarzyszenie Forum Młodego Ostrowca. W gimnazjum numer 1 w zajęciach wychowania fizycznego aktywnie uczestniczy prawie 100% uczniów. Pięściarze, czy piłkarze, czy aerobik, dziewczęta pięknie się prezentują, także tylko przyklasnąć. W konkursie udział wzięło 45 szkół podstawowych i gimnazjów z regionu świętokrzyskiego. Wyłoniono po 5 laureatów z każdej kategorii placówek. Poseł Zbigniew Pacelt był pod wrażeniem umiejętności, jakie posiada młodzież zwycięskich szkół. Na pewno byłem szalenie zaskoczony chociażby w Skarżysku, gdzie tam jest ośrodek siatkarski. No, wręcz mogę użyć sformułowania, bo tam była prezentacja krótkiego meczu pokazowego, że ta młodzież to są następcy naszych złotych kadetów, którzy ostatnio na Mistrzostwach Europy w Turcji zdobyli złoty medal. Dyrektor publicznego gimnazjum numer 1 w Ostrowcu przyznaje, że nie jest łatwo zachęcić młodzież do aktywności fizycznej. Bo jednak podstawowy ruch to jest palce, klawiatura i myszka od komputera. Natomiast robimy co możemy. Z drugiej strony tendencja i tak wydaje się być wzrostowa. Coraz więcej ludzi dostrzega potrzebę ruchu. Obraz zdrowego stylu życia lansowany jest w mediach i internecie. Z taką tezą zgadza się poseł, który jako sportowiec zauważa na co dzień coraz więcej osób żyjących aktywnie. Tam doświadczam i mam porównanie z lat ubiegłych, kiedy, bo ja jeżdżę na rowerze, gdzie można było co jakiś czas rowerzystę spotkać. Ostatnią piękną sobotę, gdzie była piękna pogoda, trudno było wymijać na tej ścieżce, której ja jeżdżę, bo to był prawie ruch, jak przepraszam, w porównanie na Marszałkowskiej w piątek po południu. Przypadek publicznego gimnazjum numer 1 pokazuje, że nie liczą się warunki, a sportowy duch, którego trzeba w młodzieży umiejętnie zaszczepić.